przedsiębiorstwa energetycznego energetyki cieplnej przynosi nam zyski, czy jest strachy. No to tak, rozumiem, że ciepłownia przynosi nam zyski, tak? Rozumiem, że gospodarka wolnościowa przynosi zyski. To jest gospodarka ściekowa, jakie to są straty? Jakiego to są rzędu straty? Na dzisiaj? Tam przykładowo, na tę drogę, tam na drogę. Dzisiaj jest pan prezes? Nie ma. Jest. Dzisiaj jest to w granicach 230 tysięcy złotych. Na dzisiaj. Takie są straty. I trzeba pokryć było je. I pokryte zostały w ogólnym bilansie spółki. Oczywiście one nie zostały pokryte, bo w spółce one są zaksięgowane. Ale takie zyski w wysokości 220 tysięcy przyniosła woda i przyniosło ciepło. Łącznie, już nie pamiętam jak to się rozbija na działy, ale łącznie, czyli 10 tysięcy mam jeszcze straty. I jeżeli poprawimy to sytuację właśnie podwyżką do na ścieki, ona od razu nie ulegnie poprawie, tak jak mówiłem, robimy to systematycznie. Ale są też działania podjęte takie, o których mówiłem, które powinny przynieść efekty również na ściekach i na wodzie. Są podjęte takie działania, to dopiero funkcjonowało w tamtym roku chyba 7 miesięcy, ale widzieliśmy brygadę, tak? Widzieliśmy brygadę, stworzyliśmy brygadę inwestycyjną, która już nie będzie księgowana w kosztach wody, tylko będzie zaksięgowana w kosztach ogólnych spółki, ale będzie w dziale inwestycji, bo powstał taki dział, tak? I dział inwestycje musi na siebie zarobić, jest taka, przyjęliśmy taką zasadę, tak? Ponieważ 7 ludzi przy starej stacji uzdatniania wody nie robiło nic, tylko nie robiło nic w cudzysłowie, bo pracowało i wykonywało pewną pracę, która też nie była łatwa, ale polegała ona na dozorowaniu całą dobę stacji uzdatniania wody, jakichś tam przekaźników, remontów itd. Natomiast my po modernizacji mamy w pełni automatyczną stację uzdatniania wody, a wszystkie alarmy w sposób elektroniczny zostały wyprowadzone na oczyszczalnię ścieków, która z urzędu musi być całodobowo nadzorowana. I w tej chwili, jeżeli cokolwiek się dzieje, to najpierw działa automatyka, tak? Przełącza pompy, systemy i tak dalej. Jeśli występuje problem z tym i występuje alarm, to automatycznie uruchamiany jest alarm na oczyszczalni ścieków i tam jest zawsze elektryk i automatyk na dyżurze. Udaje się na stację uzdatniania wody i dokonuje oględzin. Jeżeli to jest awaria, to potrafi sam usunąć, usuwają sam. Jeśli nie, prezes zarządza, no po prostu zwołuje ludzi, którzy mają dyżur pod telefonem domowym. Tak to działa na dzień dzisiejszy. I myślę, że to zadziała. Ta brygada pracowała tak naprawdę od kiedy, panie prezesie? Ale jest od początku roku? Nie, tylko od początku. Tak? Ta brygada na dzień dzisiejszy przyniosła też chyba ze 2000 strat, ale mamy nadzieję, że były różne tam perturbacje, między innymi odszedł członek zarządu, kierownik ciepłowni, rozwiązał umowę o pracę, trzeba było przenieść kierownika tej brygady, tak, dopiero kierownik się pojawił teraz, ale mamy nadzieję, że ta brygada na siebie zarobi. Mamy trochę prac zleconych my jako miasto, mam również taką nadzieję, że ta brygada będzie brała również udział w przetargach w innych instytucjach i w innych może samorządach nawet, bo jest to możliwe, tak jak w przypadku PUP-u, gdzie obsługujemy już 3 miasta. Także liczę na to, że ta sytuacja jeszcze bardziej ulegnie poprawie, chociaż chcę zaznaczyć, że przez parę poprzednich lat spółka przenosiła deficyt, różny, ale od 400-500 tysięcy do 200, tak, corocznie. W tej chwili prostujemy tę sytuację i mam nadzieję, że ona będzie taka, no, że ta krzywa nam się nie załamie, tak, że ona będzie rosła, się ustabilizuje i spółka będzie przynosiła jakiś tam, ja nie liczę na wielkie zyski na tej spółce, ale ważne, żeby była tania woda, tanie ścieki i żeby spółka bilansowała się na zero, to już będzie bardzo dobrze. Dziękuję.